Wydaje mi się, że te spotkania weszły już w tradycję. Około Bożego Narodzenia, Nowego Roku organizujemy po to, żebyśmy mogli Was, że tak powiem, poinformować o zmianach, które zachodzą w naszym pięknym województwie warmińsko-mazurskim. Z drugiej strony spotkanie będzie miało charakter również taki typowo informacyjny. Pan marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas zapozna z aktualną sytuacją gospodarczą, to co żeśmy zrobili w roku 2010, jak również to, co... Tradycja. Dzięki nim możemy bliżej się poznawać, możemy przekazywać sobie informacje, możemy również podzielić się nie tylko osiągnięciami, tak jak powiedział Pan Przewodniczący, ale również jakimiś drobnymi kłopotami, czy też bolączkami, bo takie przecież również nas nie omijają. Rok, który podsumowaliśmy nie tak dawno, był również... W pewnym momencie, za czasów tak zwanego realnego socjalizmu, arogancja władz poprzedniego systemu była taka, że nam zasłonięto część świątyni od ulicy. Świątynia znajduje się nieco dalej, 20 metrów. Później ten budynek gminie został przekazany innej osobie. Ta osoba chce się rozbudować kosztem naszej działki, a ta rozbudowa może spowodować, że my będziemy zupełnie zasłonięci. To jest prawda, w sercach naszych jest ból. Teraz jest, jak skrót się, SKO, samorządowe kolegium orzekające. No tam znajduje się sprawa. Nowa Jalita, Lita, Nowa Jalita, pozdrawiam.